prosić o informację na temat powołania dyrektora w gimnazjum numer 2 w Złotowie. Proszę Panią Małgorzatę Głodowską. Tak, ta sprawa wzburzyła nieco i wywołała szereg kontrowersji, stąd wyjaśniamy. Konkurs dyrektora gimnazjum numer 2 został przeprowadzony w dniu 13 czerwca. Z dwóch kandydatek jedna nie została pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym, natomiast druga nie uzyskała akceptacji komisji. W skład komisji wchodzą przedstawiciele kuratorium, przedstawiciele rodziców, rady pedagogicznej, przedstawiciele związków zawodowych i przedstawiciele organu prowadzącego, czyli gminy. Jeśli chodzi o panią, o aktualnie jeszcze pracującą panią dyrektor, to nie przedstawiła ona dokumentów poświadczających jej kwalifikacje do nauczania w gimnazjum. To jest bardzo poważne uchybienie formalne. Komisja wykorzystała wszelkie możliwości, na które pozwala prawo, mianowicie poprosiliśmy panią dyrektor o dostarczenie tych dokumentów w trakcie. Jest taki zapis w regulaminie, który na to pozwala. No niestety nie było to możliwe i w tym momencie ta ocena formalna musiała się zakończyć takim rozstrzygnięciem. Ponieważ druga, tak jak powiedziałam, druga z kandydatek nie uzyskała akceptacji komisji, czyli nie uzyskała wymaganej liczby głosów w większości, w tym momencie konkurs został po prostu nierozstrzygnięty. I teraz tutaj jakby ścieżka prawna jest zdefiniowana wyraźnie i jednoznacznie w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z artykułem 36a tej ustawy, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady, szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Zgodnie z interpretacją, bo to bardzo dokładnie sprawdzaliśmy, zgodnie z interpretacją, którą wystawił MEN, to nie jest tak, że można powtórzyć konkurs albo właśnie wykorzystać ten artykuł 36a punkt 4, tylko po prostu trzeba pójść następny krok dalej, czyli tutaj wchodzi w grę tylko powierzenie. Dokładnie zgodnie z tą interpretacją organ prowadzący zażąda ponowne przeprowadzenie konkursu jedynie w razie zaistnienia nieprawidłowości, które są związane w tym, wyraźnie wskazane w rozporządzeniu ministra edukacji. Stąd taka procedura, jak Państwo zapewne już wiecie, pan burmistrz zdecydował o powierzeniu tego stanowiska pani Renacie Grochowskiej, która ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie placówkami oświatowymi. Pracowała też w nadzorze i bardzo liczymy na to, że poradzi sobie z tą trudną sytuacją i zarządzanie szkołą będzie oceniane pozytywnie, tym bardziej w kontekście tych zmian, o których też już Państwo wiecie, o czym my na etapie organizowania konkursu jeszcze nie wiedzieliśmy. Zmiany o systemie oświaty, także 27 czerwca dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać edukacja, więc to jest nieuniknione.